Witam na kanale Grzankowski. Dzisiejszy film jest uzupełnieniem do odcinka o sterowaniu w Tank Crew. Już po zrobieniu filmu o konfiguracji sterowania bardzo często pytano mnie, jakim przyciskiem domyślnie robi się to czy tamto. Zwykle nie pamiętam, bo mam wszystko na joysticku. Mam pełną świadomość, że odcinki o konfiguracji sterowania są bardzo nudne i sam nie cierpię ich oglądać. Dlatego powstał ten odcinek. Podzielę go dodatkowo na rozdziały, żeby można było jeszcze łatwiej wyszukać sobie co potrzebne i umieszczę skrót do klawiszologii w przypiętym komentarzu. Będą tu tylko absolutne podstawy, konieczne by zacząć grę czołgami. Po więcej odsyłam do szkółki pancernej Grzankowskiego. Proponuję też zmienić sterowanie według swojego uznania, bo domyślnie jest bardzo niewygodne. Zachęcam także do wsparcia kanału taktycznym komentarzem i dania lajka, by pomóc mi dotrzeć do większej ilości widzów. Jeżeli to mamy zrobione, zabieramy się za robotę. Kierowca mechanik. Misję zaczynamy w kabinie kierowcy. Najpierw musimy uruchomić silnik, domyślnie przycisk E. Jako, że nie spędzimy tu wiele czasu, a czołgiem będziemy sterować raczej ze stanowiska dowódcy, zabezpieczamy peryskopy kombinacją przycisków lewy Windows plus C. Bo chcemy uniknąć zranienia kierowcy odłamkami szkła w przypadku trafienia w peryskop, z którego i tak nie będziemy korzystać. Teraz jesteśmy gotowi, by zmienić stanowisko. Możemy to zrobić przyciskiem lewy Ctrl plus C, zmieniając na następne, oraz prawy Shift plus 0, 1, 2, 3, zmieniając na kolejne domyślne pozycje. Dowódca. Pierwszą rzeczą, którą warto zrobić w kabinie dowódcy, jeżeli nie używamy traka IR i tego typu wynalazków, jest poprawienie pozycji przed peryskopami. Przyciskami Insert, Home przesuwamy się w przód i w tył. Delayed End, lewo, prawo. Page Up, Page Down, góra, dół. Aby lepiej się rozeznać w sytuacji, trzeba wychylić głowę przez włas. Prawy Alt plus C. Gdy jesteśmy już na zewnątrz, lornetkę wyciągamy za pomocą lewy Ctrl plus 5, chowamy za pomocą lewy Ctrl plus tylda. Celowniczy. Bardzo często zamiennie nazywany też działonowym, ale to nie to samo. Jako ciekawostkę podam, że w broni pancernej działonowy to osoba, która obsługuje armatę samodzielnie, ma automat ładowania. Jeżeli jednak mamy ładowniczego, wtedy żołnierz obsługujący armatę nazywany jest celowniczym. Grzankowski bawi i uczy. Ale wracajmy do tematu. Odregulowanie wieży, domyślnie przycisk T. Patrzymy przez celownik, lewy Shift plus T. Kolejną ciekawostką jest to, że w pojazdach rosyjskich często bywają dwa celowniki. Przełączamy się między nimi przez lewy Shift plus T. Pierwszy, ten z lewej strony armaty, to celownik teleskopowy. Jest dokładniejszy, ma zwykle większe przybliżenie. Z kolei drugi, przez który patrzymy ze szczytu wieży, to celownik panoramiczny. Jest nie tylko celownikiem dodatkowym. Główną jego cechą jest możliwość rozglądania się wokół czołgu za pomocą prawy Shift plus średnik, prawy Shift plus ukośnik. Resetujemy prawy Shift plus apostrof. Bardziej szczegółowo temat poruszyłem w odcinkach poświęconych celownikom niemieckim oraz rosyjskim, do których link umieszczę w opisie. Znacznik odległości przesuwamy za pomocą prawy Alt plus średnik, prawy Alt plus apostrof. Strzał z armaty to lewy przycisk myszki. Strzał z karabinu to prawy przycisk myszki. Przeładowanie broni, w tym karabinów maszynowych, lewy Alt plus R. Zmieniamy rodzaj amunicji, domyślnie prawy Alt plus G. To w sumie byłoby na tyle. Zachęcam do subskrypcji kanału i kliknięcia dzwoneczka, by nie ominąć podobnych materiałów w przyszłości. Oraz wsparcia filmu lajkiem, by pomóc mi dotrzeć do większej ilości widzów, jeżeli uważasz, że materiał jest przydatny. Jeżeli chcesz porozmawiać o symulatorach bądź broni pancernej, zapraszam na Discorda Grzankowski, do którego link umieściłem w opisie. Dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym filmie.